Dzień dobry, cześć, czołem, moi drodzy. Witajcie po długiej przerwie w Call to Arms. Dla tych, którzy nie wiedzą, tak, grałem wcześniej w Call to Armsa. Poprzednie dwie kampanie, amerykańską i GRM, są tutaj, macie playlisty w prawym górnym rogu. Dla osób, które nie oglądały, zapraszam. Oczywiście pierwsza była GRM i no, trochę w gorszej jakości, bo wtedy starszy mikrofon był, ale z czasem to się wszystko zaczęło naprawiać, poprawiać. I co? Mieliśmy aktualnie przerwę, bo nie było żadnych nowych treści, nic nie dochodziło. W grudniu z zeszłego roku weszła niemiecka kampania. Była trochę zbugowana. Przede wszystkim głównie optymalizacja, tak dalej. Niedawno testowałem. Już działa to dużo lepiej. I chciałem dzisiaj zagrać, żebyśmy zagrali sobie niemiecką kampanię, ale pojawiła się dzisiaj aktualizacja, która wyłączyła niestety kampanię niemiecką. Dla osób, które nie wiedzą, tutaj na przykład jest, że kampania niemiecka już jest normalnie w grze. Poprzez powtórkę można zobaczyć, ale. No, na razie będziemy czekać, aż to naprawiam. To co? Zagramy sobie nowy tryb, Conquest, który również został dodany z mniej więcej Niemcami. I dzisiaj pojawiła się właśnie aktualizacja, która rozbudowała Conquest. I z tego powodu sobie zagramy Niemcami. Wezmę poziom trudności trudny. Można oczywiście każdym państwem tu rozegrać. Tutaj mamy, jak długo będą bitwy trwać. Można dać nielimitowe. Już nie wiem, czy nielimitowe to jest na razie dobre. Dam sobie krótkie, zasoby dam. Niech będą małe, zobaczymy jak to pójdzie. Można oczywiście tryb jeszcze super realistyczny ustawić, ale to już będzie naprawdę tragedia. Super realistyczny lepiej sobie zostawić na średnim. I co? Jak to zostało rozbudowane i jak to w ogóle działa? Mamy tutaj jednostki, które sobie zatrudniamy. Tutaj mamy nasze wojsko, a tutaj mamy wojsko, które rozrzucamy na pole bitwy. Tutaj mamy pokazane, ile dni rozgrywamy starcie. Oczywiście jedno starcie to jeden dzień. To jest pasek pokazujący nasz postęp. Są oczywiście morale i musi to przejść na maksa. Jest podane, ile bitew wygraliśmy, ile przegraliśmy. W zasadzie, kiedy opuścimy bitwę, bitwa jest przegrana, ale wtedy jest kasowana strata wojska. Więc to jest takie lekkie oszustwo, niestety. Muszą to jeszcze tak rozbudować. Tutaj mamy oczywiście nasze jednostki. Tutaj załoga liczy 50, 75 i dalej coraz więcej. Jest możliwość, doszła nowa jednostka, czyli Bomb Air Strike, czyli możliwość nalotu, wezwania. I inżynierowie, czyli co mogą raczej postawić inżynierowie: karabin maszynowy, wyrzutnia rakiet i moździerz. Tak samo również mamy kasę, za ile możemy. Ile oddziałów możemy kupić, podane ile one oczywiście miejsca zajmują. Ogólny limit całej tutaj naszej armii to 500. Jej doszły nowe kolejne oznaczenia. Tutaj to oczywiście punkty badań. To natomiast nie wiem, co to jest. Nie mam bladego pojęcia, do czego to będzie służyć. Może to będzie służyć do nalotu. Kto wie? Kto wie? Na razie jest podane. Ładnie podany jest samolot. Szkoda, że nie można by nim sterować. To byłoby fajne. Tornado. A, tu jest podane. Tornado. Kosztuje 5 tych. No, to będzie trochę drogie. Będzie trochę drogie, dobra. Czyli to jest waluta na tornado. Ale dobra, ja sobie będę tutaj chciał inne jednostki. I właśnie drzewko badań, jak można badać jednostki. Wcześniej było coś takiego, że chcieliśmy na przykład bojowy śmigłowiec i czołg, na przykład tu Leopard 2.5 i Tiger Heavy. No to musieliśmy wydać. No, raczej nie wydać. Rozegrać 11 bitew, 11 dni, i wtedy obie jednostki były odblokowane. Teraz tak nie będzie. Teraz trzeba zdecydować, do czego się pójdzie. Ja mam plan, żeby pójść w stronę Leoparda 2-4. To mi na start wystarczy. A potem pójść w Fallschirmjäger. KSK chyba nie będzie potrzebne, chociaż tutaj będzie oczywiście oddział snajperów. To by się oddział snajperów mógł przydać. Trzeba będzie pójść w inżynierów. Są elitarni inżynierowie, czyli coś nowego. Jest oczywiście też artyleria. Z artylerii to nie wiem, tak, w taki sposób się artyleria odblokowuje. Panzerhaubice 2000 by się również przydał, ale najpierw wezmę tutaj ten samochód sobie odblokuję z 12, bo najpierw jest z 7, MG3, potem jest z 12, może mieć z granatnikiem, ale do boksera chcę pójść, a potem od razu do Leoparda, więc trochę to zajmie. Więc co, najpierw mamy samochód, jest pierwsza jednostka, oddział piechoty, nie wiadomo jak to dalej może się potoczyć. Obstawiam, że mogą być jednostki pancerne, zmechanizowane, więc w razie czego od razu oddział z bronią przeciwpancerną. To aktualnie jest jeden typ z wyrzutnią rakiet. Zobaczymy, jak to pójdzie. Możemy sobie podejrzeć, jaka jest mapa. Mapa miejska z torami kolejowymi. Może być ciekawie. I można oczywiście sobie zapiszę to wszystko. I można również zmienić tryb z single player do kooperacji. To jest fajne. Kooperacja aktualnie jest
dla czterech osób i głównie osoba zakładająca tą sesję zarządza wszystkim, zarządza co wybiera, jakie jednostki, co bada, jakie jednostki będą na których slotach i w momencie, kiedy dowódca respi wzywa oddział, wszystko jest dla niego i on rozdaje pozostałym osobom. Więc można by sobie taki scenariusz zrobić, że osoba zarządzająca jest po prostu dowódcą, ma trzy osoby, które są no, takimi oficerami i rozkazuje, żeby zajęli strefę i jakie tam rozkazy przyjmują. To jest fajny sposób na tryb. Mapa pokazuje, jak starcie będzie poprowadzone. Jak widać, już sobie dla próby jedno rozegrałem, przede wszystkim dlatego, żeby się ścięło. Jak widać, jest to ciekawie, bo mamy tutaj pokazane, że zarobię 1000 amunicji i 50 monet. Oczywiście tego wejdzie trochę więcej. I walka z rebeliantami. Tych starć trochę jest więcej. Można wybrać też, w którą stronę się pójdzie. Tak czy inaczej, nie skróci się drogi, ale może być większy zysk. Ja tam będę chciał iść, gdzie jest większy zysk. No to co? Akceptujemy i lecimy na pole bitwy. Mamy nasze pole bitwy. O, jak widać, no jest to na budowanej stacji. Dobra, szybko nasze jednostki respie. Samochód do boju. Oddział piechoty. Również tutaj staniecie. No niestety płot nie da im super ochrony. Oddział przeciwpancerny. No, tak średnio ma się gdzie schować. Temu typowi zablokuje możliwość strzelania. Dobra, mój samochód już dojechał. Na razie nie widać żadnego oddziału przeciwpancernego, więc jest dobrze. Ale już posiłki lecą. Posiłki wroga lecą. Przejmują flagę. Nie ma, nie pozwalam. Flaga należy do Niemiec. Dobra, trzeba zabijać tych, co tutaj się biją. Kurde, przeładowanie, dwunastki. Plac budowy, niewiele jest obiektów, za które można się schować. No, szybko ładuj. Teraz będzie taka likwidacja. Jak się uda bezpiecznie zająć te pozycje, to to będzie wygrana. Zajmujcie to, panowie, flagę. Muszę przesunąć swoje oddziały. Tak się bardziej opłacało. Chyba w to miejsce. To miejsce chyba jest najbardziej opłacalnym. Jeszcze wasza dwójka niech wysiądzie. Dobra. Tutaj się dostaniecie. Będziecie dodatkową pomocą. Dobra, tego typa wezmę. Bo jaki mam plan? Po pierwsze, granat. Rzucę im tam pięknego granata. Czy doleciał? Doleciał! Ale tak... No, jednego typa zabił. Dobra, teraz padni. Kurde, ledwo żyje. Trzeba rozejrzeć się za jakimiś interesującymi broniami. Niestety takich super ciekawych nie ma. M16. Dobra, zobaczmy. O nie, jednostrzałowa. To nie, nie ma mowy. To się typie szybko ulecz. Też idź do przodu. Potrzebuję dużo broni automatycznej. Bo wielu moich żołnierzy ma tę beznadziejną broń. Dobra, to ty tą M16 wyrzucasz. No nie, co za idiota, kurde. Dobra, ten pistolet. No dobra, niech będzie. Tutaj kolejna broń. No, bierz to. M16, znowu. Dobra, to wyrzuć, to wyrzuć. Nie no, bez pistoletu. Co my tutaj znowu mamy? Dwie takie same bronie. M16, no nie podniosę. Nie podniosę. Kałasznikowa, wezmę. Jakiś inny model. Ciekawe, czym się to może różnić. Mam odpowiedź. Mam odpowiedź, to jest beznadziejna broń. Dla gracza jeszcze okej, ale nie dla bota. Ten jak się tutaj cwaniak próbuje doczołgać. Dobra, co tutaj jest? To już powinien być automat. Dlaczego tego nie weźmiesz? A, bo już ma. Kurde, nie to chciałem. Szybko! Kurde! Zanim mi tu zginie! No i... Kurde, poszedł. Mam medyka? Mam w tym oddziale medyka. Mam? Nie mam medyka! Już! Już pozwolili się tak powybijać. Dobra. Straty są duże. Straty są duże, bo straciłem kilku żołnierzy. Ty się, gościu, ulecz. Ty jaką masz? Nie no, wszyscy mają tę samą broń. Ona jest beznadziejna. Czyli straciłem dwóch żołnierzy. Straciłem dwóch? Czterech żołnierzy straciłem. No kurde, no to nie będzie wesoło. Dobra. To w takim razie ja tę strefę postaram się utrzymać za wszelką cenę. Nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo.
Już mi zaczęli przejmować. O nie. Jest ich tu po prostu za dużo. Co? Moich żołnierzy wybijają. Do tyłu. Do tyłu, gościubie. Nie mogę, rebelianci. Już pierwsze starcie, już będą mieli wygraną. Nie mogę na to pozwolić. Trzeba pozabijać ich jak najwięcej. Dobra, najlepszy sposób to będzie tutaj. Ten jak się podkradł. Najgorzej, że pancerz mojej jednostki powoli zaczyna siadać. Dobra, strefa chwilowo czysta. Mój żołnierz nie ma za dobrej osłony. Już prawie umiera. Szybko osłoń się i się lecz. Ty zacznij strzelać, bo jesteś też potrzebny, gościu. Tutaj stawaj. Bierz tę broń, bierz karabin maszynowy. Jest dużo solidniejszy. Ja pierniczę, jakich tu dużo. Szybko czyścić. Jest ich tutaj już za dużo. RPG na razie nie widać. Już widać. Szybko. Dobra, RPG nie żyje. Tutaj czysto. No istna masakra. Najgorzej, że oni tak dużo jednostek będą cały czas dosyłać. Dobra, już chyba się udało dużo wybić. Słuchajcie, jakieś odrzutowce, mam nadzieję, że to nie jest nalot. Znowu oddział RPG. No, szybko. Oczywiście te mapy są małe, więc najgorzej, że oni od razu są na punktach odrodzenia. No, udało się, moi drodzy, wygrać. Stracili 85 żołnierzy. Ja, kurde, 6. Niestety trochę spore straty. Zobaczymy, jak to, kurde, będzie w tym z postępem. Expa niewiele dostałem, ponieważ 68, no to było krótkie starcie. I jak, dostałem jeden punkt na nalot, 3 punkty badań. Trzeba zrobić uzupełnienia. Tutaj nie będę robił uzupełnień. A najgorzej, że też amunicję trzeba uzupełniać. Amunicję będę musiał uzupełniać z pola bitwy, kradnąc to wszystko. Tutaj 12 tysięcy na uzupełnienie, masakra. Będę musiał zbadać ciężarówkę z amunicją, żeby to mi wszystko uzupełniała. Więc tak, jak wygląda tabela postępu? Ten pojazd sobie od razu blokuję. Na inżynierów mnie nie stać. I potem będę musiał tak. Odblokować sobie inżynierów. Ciężarówka z zaopatrzeniem jest tutaj. Czyli muszę ogólnie 8 punktów mieć. Wizel to tam mała potrzeba, on nie jest tak ważny. Dobra, ten pojazd na razie sobie zostawię. Ten kosztuje 500. To go sobie tutaj dorzucę. Oddział ten zostawię tam, ten pojazd tutaj dorzucę, będą dwie jednostki takie. No i na razie tyle, nie potrzebuję więcej jednostek. Jak wygląda następne pole bitwy? Miasto, ojojoj, może być trochę ciężko. Jak to wygląda? Obrona, będę się bronił, tak. Dobra, mamy to nasze miasto, tym razem, kurde, są 2 punkty. Chyba bym zajął się bardziej mostem. Dobra, cofam to, oni jadą na most. Dobra, przynajmniej mam samochód pancerny, na razie zajmę się tym terenem. Oddział piechoty do przodu. Próbujcie się tutaj dostać. A nie, oni jadą na środek, kurde. No dobra, przynajmniej mój samochód tutaj dotarł. Na razie ich jednostki nie są zbyt tam cenne, nie są zbyt mocne. Spróbuję piechotę im pozabijać. Jak się uda piechotę pozabijać, to w ten sposób można by ukraść te maszyny. Zawsze dostarczą od razu mi amunicję. Będzie można je sprzedać. Kurde, snajper by się przydał. Mają pancerz i są chronieni. No, nie bardzo, dobra. Zrobimy to w starym stylu. Po prostu rozwalę te maszyny, nie będę ich przejmował. Trudno się mówi. Jedzie kolejny. Już bardziej opancerzony, no. Wesoło się zaczyna nie robić. Tamten na razie stoi tam z tyłu. Oddział na razie się trzyma, to dobrze. Już bardziej samochód powinienem tamtędy puścić. Jest, jedzie. Dobra, może szybko go rozwalę. Ciężarówka wleciała w powietrze, dobra. Będę trochę się schował. Najgorzej, że mi pancerz powoli nie wytrzymuje. Potrzebuję obowiązkowo później tych mechaników. Dobra, szybko rozwal. Dobra, rozwaleni. Jedynie zabić jeszcze tę piechotę, co tutaj jest, i zagarnąć z tych samochodów amunicję. O, biegną ciężkie karabiny maszynowe, czerwone berety, niedobrze.
Czerwone berety to zły znak. Jest... A, granat mi chyba gościu rzucił. Kurde, kolejny samochód. No, teraz będzie ich tu przyjeżdżać. Dobra. Amunicja. Amunicja. Paliwo też. Paliwo też będzie mi potrzebne. Do tyłu! No, musiał z tego zabrać wszystko i przenieść do innego pojazdu. Do tego pancernego na razie. Dobra. Nie żyje. Dobra, strefa healowa bezpieczna. Ten tam pojechał. Dobra, trudno, rozwalę go w taki sam sposób. Albo i nie rozwalę. Dobra, oddział piechoty do przodu. Tu macie taki fajny element, za który możecie się schować. Pojazd pancerny. Dobra, muszę sam nim wyjechać, patrząc na to. Na razie niech tak stanie. Rozwal ten samochód. Dobra, pali się. Może wyleci w powietrze. Kurde, kolejny się musiał pojawić. Dobrze, że się obawiam, że tam RPG jest. No, tego nie wysadził, szkoda. Kurde, 100 pancerza mi zostało. Jak mi samochód padnie, to będzie masakra. Chciałem się zbliżyć jeszcze do tego jednego. Dobra, rozwalony. To się liczy. Jeszcze mam kapcia, no to ciężko będzie jechać. No, kurde, oni tutaj raszują z boku. Dobra, zabieram wszystko i się stąd wynoszę. Trzeba się stąd tak szybciej wynieść. Trzeba ich tutaj zniszczyć. Dobra, strefa odzyskana. Ten samochód dam jak najbardziej do tyłu. Jak najbardziej do tyłu. I pojazdem pancernym zabezpieczę te tereny. Ło, ale wybuchy. Co oni tam rzucają? Co oni tam kurde rzucają? Mini atomówki? Dobra, przynajmniej ten samochód pancerny jest o tyle mocny. Pancerza zostało niedużo. Wieżyczka również jest mocno naruszona. Dobra, napraw to. Oddział drugi to jest tylko RPG. Dobrze pamiętam? Tak, tylko RPG. Drużyna przeciwpancerna. Teraz szybko trzeba zabezpieczyć most. Tam jeszcze by można było pomóc. Tylko niedobrze, wrogowie przejmują strefę. Trzeba tu ich powybijać. Nawet wiem dlaczego. Już wiem dlaczego przejmują, ponieważ tylko dwóch gości jest na punkcie. Dobra, ciebie dam tu. Ciebie dam tu, ciebie dam tu. Ciebie dam tutaj. Teraz będzie was tutaj trójka. Teraz szybko zabezpieczyć drugi punkt. Ten drugi punkt to akurat będzie tylko samochód pancerny, więc on nie potrzebuje żadnego wsparcia piechoty. Jedynie muszę namierzyć, gdzie jest przeciwpancerny skład. O ile w ogóle tu się znajduje. Z tego co widzę, powinno być czysto. Dobra. Skoro jest czysto mniej więcej, gorzej, że tu posiłki przybiegły. Propo przeciwpancernego składu. Dobra. Włączam termo. A, na przeładowanie, dobra. Termo na razie wyłączę. Szybko to załaduj. Dobra, jest załadowane. Żeby ich tam ładnie widzieć. Ło, aż fragment wagonu wleciał w powietrze. Dobra, tak to da się tak niszczyć. Może to zabija ich, to przesunięcie się. No, zabija. Pomogło wysadzenie tych wagonów. Dobrze wiedzieć. Więc to został jeden typek. Akurat natrafił się na moment, kiedy przeładowuje. Szczęściarz. Mam nadzieję, że tam moja piechota daje radę. Gdzie ten gnojek stoi? Dobra, zabity. A ten co tak kurde tu idzie na samochód pancerny? Nie, to kurde zwierzę, chciałem... Zabiłbym zwierzę. Dobra, tych trzeba zabić. Już mocniejsze oddziały wysyłają. To został tylko ten. No, pokaż.
Nie żyje. Tutaj dam przeładowanie, co to jedzie? Znowu samochód z dwunastką. Tutaj do tej pory stoi, oddział cały żywy. A, na tego jedziesz. No, nie żyje. Nie żyje? Nie żyje. I tak to się robi. Teraz ten gościu biegnie tutaj, tutaj niestety nie ma piechoty. I za darmo mam samochód z dwunastką. Dwunastką. No, takie samochody to jest dodatkowa siła ognia. Ale najbardziej to amunicja. Właśnie, propos amunicji. To tą amunicję dam jemu, bo on jej potrzebuje. Powinna być ta sama, 12,7. 12,7. Nie, inna, 99. O, pierona. Inna amunicja, teraz się dopiero kapnąłem. Jednak jest takie małe zabezpieczenie. Nie! Nie rzucił, ale daleko. Dobra, w takim razie muszę tę amunicję z powrotem jednak zabrać. To jest ta? No tak, to używa 99. Czy jakbym ten samochód ulepszył, jakby mi się te udało ukraść, ale one są niestety poniszczone. Musiałbym do jednego z nich wsiąść. Ja pierdzielę, co to za kierowca? On się wywrócił tym samochodem. No kurde, i samochód z... Chciałem go tutaj przeprowadzić, dałem kierować botowi. To druga sytuacja, gdzie bot wypierdzielił się samochodem. Dobra, to jedyna nadzieja teraz w tym pojeździe, że coś pomoże. Przynajmniej nie płonie tamten pojazd, więc jeszcze będzie mógł zostać użyty. Tutaj tę dwunastkę sobie przeładuj. Muszę tutaj cały czas zamieniam bronię. A te co leżą, poza M16, bo te niemieckie bronie są jednostrzałowe. Są cały czas beznadziejne, nic nie warte. Ło, ale tam wleciało powietrze. Nie wiem, granat, czy ktoś po prostu strzelił? Wyrzutni. Dobra, pojazd zniszczony. Podjadę z tą dwunastką. Nie, to zawsze wsparcie. Dobra. Już się gorąco robi. Strasznie wolno ta obrona idzie. A ich jest tutaj coraz więcej. Bierzesz tą broń? Bierzesz tą broń? O, już wygrana, nie zdążyłem dużo zebrać. Ale tak, żadnych strat, wróg stracił 6 maszyn i 125 żołnierzy. No i za to zwycięstwo udało się zdobyć 108 expa. Tutaj można zobaczyć oczywiście sobie te rezultaty. Jakie są straty. Jednostki oczywiście. Chociaż o dziwo nie ma podanych moich, ale podane w której minucie. Jakie jednostki przeciwnik respił. U mnie to byłoby pokazane na pewno jakby... było to użyte inaczej. Jest podana też historia zabójstw i jak to potoczyło się. Efektywność, piechota 5400 expa. Przecież transporter 500 expa ma. Samochód z 12 też 1700 expa, no dużo. I jak wygląda? No nie został stracony na szczęście pojazd pancerny, ale już 6800 na amunicję potrzebuje. Tutaj tego by uzupełnić. Kurde, z tą amunicją to jest ciężko. Mogliby dać, że uzupełnia się tylko piechotę, bo tak to trzeba brać stąd załogi, jakoś uzupełniać. Pytanie, czy można by to zrobić w taki sposób? Nie, nie można by, trzeba by jako oddzielne te. No ale dobra, jest kolejny pojazd, wrzucę go do tego oddziału. 4 punkty badań są, o, 4 punkty badań. Czyli to oznacza, że już będzie czołg? Tak, to już jest czołg zdobyty, ale nie. Nie, jeszcze się czołgiem nie nacieszę, bo potrzebuję oddział inżynierów. I wezmę elitarnych inżynierów. Dlaczego tak? Ano dlatego, że moje pojazdy są tutaj uszkodzone. Jak sobie zobaczymy tę maszynę, nie ma tu podane w tych parametrach, ale na polu bitwy te maszyny zostały trochę uszkodzone. Przy okazji tak samo jest z tą maszyną. I sobie, mam nadzieję, uzbierałem na inżynierów. Jest elite. Jest elitarna grupa. Akurat oni będą bardziej chyba żywotni. Trochę miejsca zajmą. Dobra, full zestaw.
I można też zainwestować w dodatkowe oddziały piechoty, żeby zabezpieczały teren, albo w pojazd pancerny. Ja wolę w pojazd pancerny, bo jest w stanie zrobić dużo więcej, ale oddział piechoty może mieć większe znaczenie, więc zainwestuję w dwa oddziały piechoty, moi drodzy. I co? Zobaczymy się z takim zestawieniem na leśnej mapie w następnym odcinku, o ile wam się to spodobało. Więc dajcie, moi drodzy, znać w komentarzach, czy wam się to oczywiście spodobało, jako taka alternatywa, póki jeszcze nie ma tego trybu kampanii naprawionego, i może będziecie chcieli, żebym to rozegrał innymi frakcjami, do których na razie nie ma kampanii. Przypominam, w kampanii był Gier M i USA, a Somie, czekamy aktualnie na kampanię niemiecką, zostanie naprawiona. A tak to są jeszcze Rosjanie, rebelianci, UAF, czyli w zasadzie jeszcze trzy kolejne dodatkowe frakcje, które też mają interesujące jednostki. Oczywiście rebelianci i UAF korzystają z jednostek amerykańsko rosyjskich, a Rosjanie to Rosjanie i tak mają rosyjskie jednostki, ale są pojazdy takie, których nie ma pokazanych nigdzie indziej. Na przykład UAF, jak to ktoś powiedział, mają obrzydliwy transporter, a u Rosjan jest ładny T-90. No to moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o dzwoneczku i trzymajcie się do następnego. Na razie. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie kontynuowanie tego starcia.